Witam, moi drodzy kochani widzowie, w niedzielę. Nowa informacja, no i bardzo ciekawa. Posłuchajcie. Niemcy wyślą do Polski 120 żołnierzy Bundeswehry. Zapowiedział niemiecki minister obrony Boris Pistorius podczas wystąpienia w Szczecinie, w którym przebywał z okazji 25-lecia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO. Wysłani żołnierze mają pomóc w naprawie infrastruktury prac porządkowych w kraju. A oto jego wypowiedź, zacytuję. Zadecydowaliśmy dziś, że 120 żołnierzy i żołnierek z batalionu pionierów Bogen będzie do dyspozycji, aby w szczególności prowadzić prace związane z infrastrukturą, jak odbudowa mostów i dróg. Cieszę się, że mogliśmy pomóc naszym polskim przyjaciołom. Życzę wszystkim mieszkańcom dotkniętych powodzią regionu wszystkiego dobrego, przekazał Pistorius. Zespół zacznie działać niedługo i przewiduje się, że jego operacja potrwa początkowo 8 tygodni. Niemieccy żołnierze zostaną wysłani do Polski na prośbę rządu RP. Przyznacie, moi drodzy, kochani widzowie, że to bardzo ciekawa informacja. I tak mnie zastanawia, czy my w Polsce nie mamy swoich żołnierzy wystarczającej ilości do pomocy. Ale to jest tylko moje zdanie. Piszcie standardowo w komentarzach, co wy o tym myślicie. Z góry was pozdrawiam, Shot Joker.